Cześć, witam Was moi kochani bardzo serdecznie. O, troszeczkę się rozjaśnię, żeby mnie było widać. Na kolejnym krótkim filmiku o magicznych rzeczach. Tym razem omawiamy, jak w tytule, kolor szary w magii. Nie będzie tego dużo, dlatego że po pierwsze, kolor szary jest nieczęsto stosowany. Po drugie, nie jest bardzo popularny. No i też tych zastosowań nie ma wiele. Należy pamiętać, z czym kojarzy nam się szarość. Mgła, mglisty poranek, czyli takie zaciemnienie. I właśnie na tym polega przede wszystkim kolor szary. Jeżeli chcemy coś ukryć, zakryć i stać się niewidocznymi, wtedy ten kolor szary, chociażby w magii kolorów, w magii świec, pomaga nam w zakryciu danej sprawy. Oczywiście przy, nazwijmy to, białej magii, nie będą to rzeczy straszne, krzywdzące innych ludzi, ale możemy zakryć się przed urzędem, osobą, plotkami. Także pamiętajcie, że ten kolor szary po prostu zakrywa pewne rzeczy. Witam na czacie Elżbietę i Alinę. Czyli kolor szary służy do schowania i ukrycia. Jeżeli zastosujemy kolor szary z kolorem niebieskim, jest wtedy bardzo mocno ochronny. Jeżeli chcemy robić jakieś działania, które mają nie wyjść na jaw, niekoniecznie magiczne, wtedy właśnie kolor szary należy zastosować. Archanioł Fimuel jest przypisany do tego koloru, natomiast również kolor szary chroni naszą pozycję społeczną, nasze wpływy i naszą władzę. Kolor szary jest kolorem nijakim, czyli daje nam neutralność. Tutaj możemy go przywoływać w magii sprawiedliwości, bo jest taka neutralność osądów, neutralność emocji. Możemy stosować go w momencie, kiedy buzują w nas jakieś emocje i chcemy to zneutralizować, albo zneutralizować działania przeciwko nam. Wtedy ten kolor szary również jest potrzebny. Daje nam spokój i uspokojenie. Mówi o stanie pośrednim. Nie jest biały, nie jest czarny. Czyli może nam służyć do kontaktu z drugą stroną. O tym należy pamiętać. A stosowanie w magii szarych kamieni pomaga nam dostrzec to, co nam często może umykać. Czyli przy chociażby rytuale na otwarte oczy bardzo dobrze jest zastosować kolor szary. Tyle króciutko o tym kolorze. Mam nadzieję, że taka informacja i takie właśnie krótkie filmiki również Wam się przydadzą. Jest ich mnóstwo na moim kanale. Jak palić szałwie, jak palić Paolo Santo, jak rozpalać kadzidła, jakie kolory w magii, takie podstawy, esencje w krótkich słowach. No dzisiaj na tapecie kolor szary zaistniał. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście. Oczywiście ten film również pojawi się na YouTubie, także on będzie dostępny cały czas. Buziaki dla Was w te niedzielne godziny obiadowe i do zobaczenia. Pa, pa.